Witam państwa bardzo serdecznie na kolejnym Zoom na forum. Naszym gościem jest pan profesor Łukasz Tomasz Stroka, historyk, profesor nauk humanistycznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który jest również przewodniczącym Rady Dyscypliny Historia UP w Krakowie. Zajmuje się również przewodniczy komitetowi za opieki nad zabytkami żydowskimi w Krakowie. Jego badania koncentrują się zarówno na historii i kulturze Żydów w XIX i XX wieku, gdzie jak stosunków polsko-żydowskich, ale również w historii współczesnego Izraela i stosunków polsko-izraelskich. Jest autorem bardzo ciekawych publikacji, takich jak Tel Awiw Nowoczesne miasto starożytnego narodu, czy Publikacja na temat naszego dzisiejszego spotkania, dlatego pozwoliłem tak, a nie inaczej zatytułować sobie nasze spotkanie, czyli właśnie polskie korzenie Izraela, wprowadzenie do tematu, wybór źródeł. Panie profesorze, dziękuję, że przyjął pan nasze zaproszenie. Bardzo dziękuję. Nie ukrywam, że nasze spotkanie również niejako troszkę nawiązuje czasem do Jomac do, do do święta niepodległości Izraela. Natomiast my chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj i wysłuchać wieści, opowieści na temat tego, czy w Polsce można szukać w korzeni Izraela, oraz również jaki był wkład polskich Żydów w powstanie Medinat Izrael. I na początku takie pytanie wprowadzające, czy. Kiedy i jakie wizje pojawiały się w Polsce jeszcze przedwojennej dotyczącej wizji tego państwa żydowskiego? Wiemy, że syjonizm był oczywiście mocno, silnie rozbudowany w Polsce przedwojennej, ale jakie to były wizje, między innymi? Może bardzo dziękuję za to pytanie. Dodam tylko do niego to, że samo słowo czy pojęcie syjonizm. Rozumiane jako ruch odrodzenia narodowego Żydów, ruch postulujący odbudowę siedziby narodowej Żydów, nie dodawałbym jeszcze od razu, że to koniecznie musiała być y, Ziemia Izraela, Erec Izrael, czy jak kto woli, Palestyna, bo równorzędnie brano pod uwagę również Afrykę Subsaharyjską, Amerykę Południową, Cypr y, i jeszcze kilka innych y, regionów, nawet. Y, na stole wśród ofert była kwestia wykupienia ziemi w ramach jednego ze Stanów W USA. Więc, jak Państwo widzicie, tutaj paleta propozycji i pomysłów była bardzo szeroka, ale już przełom XIX i XX wieku to jest już tak po kongresie syjonistycznym w Bazylei pierwszym kongresie syjonistycznym w Bazylei, czyli w 1897 roku. Już generalnie był kierunek obierany na Ziemię Izraela, z powodów, których myślę, że wszyscy Państwo się możecie domyślić. Nawet jeżeli ktoś nie jest badaczem tematu, czyli związek historyczny, emocjonalny, kwestia też powiedziałbym, no zabrzmi to może trochę przykro, ale taka jest prawda, że Ci też się musieli liczyć z tym, że jakiekolwiek inne terytorium wybiorą, znowu im ktoś powie, że nie są u siebie, prawda chociaż są w ziemi Izraela i też słyszą, że nie są u siebie, no to, to jest, jak się okazuje, problem głębszy. To jest jedna sprawa, taka trochę dopowiedzenie do, do tego pytania. Natomiast ściśle przechodząc do samego pytania, skoro samo pojęcie syjonizm pojawia się późno, bo dopiero w roku 1890 ukuje działacz żydowski Nathan Birbaum z Wiednia, to znaczy, że wszystko to, co mamy wcześniej, możemy, jeżeli się chcemy fachowo wyrażać, nazwać mianem proto-syjonizmu, czy też miłośnictwa syjonu, Chovei Sion, Chovei Sion. I w, Polska była jedną z kolebek, największym zapleczem w tamtym czasie ludzkim yy, społeczności żydowskiej, więc siłą rzeczy również yy, z tej społeczności syjonistycznej. Może nie było tu największych możliwości politycznych, ekonomicznych, ale jednak zaplecze osobowe, zarówno jakościowe, jak i liczebne, było imponujące. Stąd bardzo szybko Polska, takie ośrodki jak Warszawa, Kraków, Lwów, Wilno, w tamtym czasie w granicach II Rzeczypospolitej, jeżeli pytamy o dwudziestolecie, no, urosły do miana jednych z najsilniejszych ośrodków syjonistycznych na świecie. No i od początku też był spór, yy, mianowicie czy idziemy w, bardziej w kierunku lewicowym, bo syjonizm miał mocne inspiracje lewicowe, w dwudziestoleciu międzywojennym w Palestynie wybrzmiały wręcz komunistyczne, chociaż na krótko, yy, czy prawicowym, czyli czy ben czy Begin, tak krótko można odpowiedzieć. Yy, zważmy, że obydwie postacie yy, z Polski więc Polska była też inkubatorem myśli politycznej, myśli syjonistycznej Izraela. Jeżeli pan doktor o to pyta, to, to powiem. Izraelczycy nie są z tego tytułu pocieszeni specjalnie, no nie są kontent. Kończąc odpowiedź, tak żeby trochę w luźnej atmosferze, to powiem, że wracając raz właśnie z Warszawy, z konferencji, rozpoznałem, że turystki, które siedzą naprzeciwko, mają naklejki z Tel Awiwu, z, no z lotnisk, yy, prawda, na linii Tel Awiw-Warszawa, więc zagadałem troszeczkę. Zawsze szukam okazji, żeby, jeżeli widzę osoby z Izraela, porozmawiać, coś się dowiedzieć. Weszło nieopatrznie na politykę. Powinienem był to przewidzieć, że to nie jest dobre, dobry kierunek. I tak sobie rozmawiamy o tej polityce. I, I oni, te panie, dwie, mówią do mnie tak. Mieliśmy Żydów brytyjskich szwajcarskich, nawet włoskich i francuskich, no. że akurat to Polscy musieli nam ułożyć życie polityczne. No ona miała na myśli coś, o czym Państwu powiem w takim bardziej usystematyzowanym zaraz wykładzie. To znaczy to, że zręby, jakby architekturę państwa w sensie dosłownym i symbolicznym no, określili Żydzi polscy. Więc te dzisiejsze spory, które jeżeli Państwo oglądacie w... W parlamencie Izraelskim, w Knesecie, to, to często są taką wręcz odwrotnością sporów yy, albo odbiciem lustrzanym, albo w krzywym zwierciadle sporów z polskiego parlamentu, tego obecnego albo tego przedwojennego. Yy, bo na przykład w toku awantury w Knesecie jeden poseł drugiemu potrafi zarzucić, że nie jest Żydem. No to, to jest takie odbicie. Przedwojennych oskarżeń, bo jesteś Żydem, prawda? gdzie próbowano kogoś zaatakować właśnie z tych pozycji, że ma takie, a nie inne pochodzenie, no bo yy, powiedzmy sobie też wprost ta historia, o której powiem i która ma wydźwięk generalnie pozytywny. Bo dość powiedzieć, że dokładnie pod takim tytułem poproszono mnie, bym wy wykład wygłosił w jubileusz państwa Izraela na 70-lecie. Yy, dostałem takie zaproszenie z. Kręków rządowych izraelskich występowałem w Ministerstwie Edukacji Izraela, właśnie mówiąc o polskich korzeniach Izraela, więc tu jakby ten, ten background jest moim zdaniem pozytywny, ale żeby nie było też słusznego, nie powiem oskarżenia, ale takiej polemiki, że to jest taki przelukrowany troszeczkę obraz, prawda, że tu z Polski proszę pięknie budowano. No to dodajmy jeszcze może jedną rzecz we wstępie gwoli takiej rzetelności badawczej, że to dzieło syjonistyczne było napędzane dwoma siłami. Twórczą, pozytywną, przyciągającą, samej ziemi Izraela, samej idei, y, głębi dziedzictwa, y, ale było też napędzane czynnikami wypychającymi, do których należał antysemityzm. Więc można było emigrować do ziemi Izraela, również w dwudziestoleciu międzywojennym, Absolutnie nie będąc syjonistą. Mało tego, będąc, no, delikatnie rzecz ujmując, krytykiem tego ruchu. To też jest ważne. I to nie chodzi tylko o to, że bardzo chciałem, żeby się pojawiło pojęcie antysemityzmu, tylko zależy mi też na tym, żeby pokazać, że jakby projekt izraelski nie jest do końca czy nie jest wyłącznie projektem syjonistycznym. To jest też ciekawe spostrzeżenie, moim zdaniem, bo dzisiaj mówimy. Osoby, które niekoniecznie by chciały pod swoim nazwiskiem i otwarcie krytykować Izrael czy Żydów, ale po, no występuje to pojęcie syjonizmu. No, nie, niedawno nawet w protestach wymierzonych w politykę państwa Izraela można było usłyszeć o tym, że państwo syjonistyczne i, i tak dalej, projekt syjonistyczny. Tymczasem to nie tylko syjonizm i nie tylko syjoniści, nie tylko działacze syjonistyczni. Budowali Izraelię. Myślę, taka ostatnia już refleksja, że nie wiem, czy to jest do przebadania. Obawiam się, że nie, ale że gdyby to przebadać dokładnie, to mogłaby być taka konkluzja, która zaskoczyła mnie kiedyś w moich latach studenckich, kiedy na jednej z konferencji naukowych poświęconej historii Polaków na wschodzie profesor Władysław Masiarz podał wyliczenia, że w XIX wieku. Zdecydowanie więcej Polaków znalazło się na Syberii czy w głębi Rosji z własnej woli, za karierą, za pracą. On, on nie negował i nie podważał, że, że były syłki, że były też represje, katorga wszystko to związane z oczywiście z represjami po powstaniach listopadowym, styczniowym, ale odkrył przed nami, dzięki też swoim badaniom, które prowadził tam na miejscu, In situ, że no, jednak sporo Polaków wyjeżdżało za, za chlebem, za karierą po prostu. To, to tak jak wyjeżdżano do budować Stany Zjednoczone, tak wyjeżdżano do Rosji, tam były wysokie stawki, duży rynek, handel, produkcja. I, i tak samo, gdyby to przebadać statystycznie, ilu Żydów migrowało do ziemi Izraela jako działacze syjonistyczni, a ile po prostu nimi nie będąc, tylko właśnie z powodów bardzo praktycznych, życiowych, poszukując lepszych warunków do życia, bezpieczeństwa. To, to jest o tyle ważne, żeby też o tym dzisiaj pamiętać. Że ci ludzie znaleźli się tam, bo często nie mieli innego wyjścia. I miało być już przedtem ostatnie zdanie, to teraz naprawdę już będzie ostatnie w tej, w tej części. Ech. Odwiedził kiedyś Stany Zjednoczone, Joe Biden, jeszcze jako senator, i spotkał się z Golda Mayor. wówczas na czele państwa, która powiedziała mu, że świat lekceważy tajną broń Izraela. Joe Biden trochę zbladł, kiedy ona to powiedziała, bo obawiał się, że jej wypowiedź nie w kierunku no, broni dosłownie rozumianej, tak? i domyślamy się też, jakiej. Nie chciał się znaleźć w kłopotliwej sytuacji, ale ona bardzo szybko dopowiedziała. Naszą tajną bronią jest to, że my nie mamy dokąd uciec. Nie mamy innego państwa. Dziękuję za to wprowadzenie. I czy może Pan w takim razie powiedzieć o opowiedzieć o polskich śladach w Izraelu i jaki wpływ mieli właśnie polscy Żydzi na budowanie tego kraju? Bardzo chętnie. Ja teraz, proszę Państwa, pozwolę sobie wgrać prezentację. Ja na bazie tej prezentacji będę hasłowo pewne rzeczy mówił, ponieważ każde z tych um, każde z tych zagadnień, proszę Państwa, to jest taki temat spokojnie na dobrą książkę, przynajmniej jedną. Nie mamy tyle czasu, żeby o każdym z tych zagadnień opowiedzieć ekwiwalent książki. To wymagałoby kilkunastu, może godzin, przynajmniej, jeżeli nie kilkudziesięciu. Stąd proszę wybaczyć, że będę troszeczkę w pewnym fokusowym takim spojrzeniu różne zagadnienia przedstawiał, ale jak rozumiem, na koniec też jest dyskusja przewidziana. Jeżeli ktoś z Państwa uzna, że cokolwiek zostało jednak zbyt mocno spłycone. Czy tak powierzchownie przedstawione, albo też i nie, ale zainteresuje Państwa i będziecie Państwo oczekiwać pogłębienia jakiegoś wątku, tudzież okaże się, że coś nie dość wyraźnie przedstawiłem, to jestem do Państwa dyspozycji. Proszę Państwa, dobry wykład akademicki powinien się zacząć takim 20-minutowym wstępem, tak żeby połowa publiczności zdążyła usnąć i kiedy już jest moment krytyczny, powinienem ogłosić, że teraz przejdę do rzeczy postaram się inaczej, w stylu Hitchcocka, to znaczy bardzo mocnym akcentem na początek, a później mam nadzieję, że będzie... Dzień dobry. Dzień dobry. E, a później będzie jeszcze e, mam taką nadzieję bardziej interesujący. Więc na pytanie, a, które można by było postawić tak, w jaki sposób Żydzi wpisali się w powstanie i budowę państwa Izraela. Przepraszam, tylko doprecyzuję, posługuje się pojęciem państwa Izraela, nie Izrael, ponieważ poprawne tłumaczenie z języka hebrajskiego, Medinat Izrael, brzmi państwa Izraela. Więc gdyby wybrać jedną postać, która miałaby obrazować bardzo duży wpływ Żydów polskich na dzieło budowy. Państwowości izraelskiej, to pozwolę sobie zacząć od postaci, którą Państwo widzicie na zdjęciu. To jest doskonale znana w Izraelu, a nawet w wielu państwach świata niekoniecznie w państwie, w którym przyszedł na świat czyli niekoniecznie w Polsce. E, mianowicie mowa o Arię Szaronie, urodzonym w Jarosławiu architekcie. Tutaj widzicie go Państwo przy makiecie szpitala Rambam w Hajfie. I na pytanie, czego dokonali Żydzi polscy w Izraelu, na jego przykładzie można odpowiedzieć: oni zaprojektowali i zbudowali to państwo. Dosłownie i w przenośni. Dosłownie, ponieważ Arias Sharon otrzymał od pierwszego premiera, ojca założyciela państwowości izraelskiej i pierwszego premiera tego państwa misję, Zaprojektowania państwa, zaprojektowania Izraela. Państwa, nie, nie pomyliłem się tutaj, <laughs> całej przestrzeni urbanizacyjnego rozwoju, yy, dróg, mostów, wszelkich arterii komunikacyjnych. Yy, otrzymał yy, Arię Sharon yy, stanowisko dyrektora Wydziału Planowania przy kancelarii premiera, które Sprawował w latach 1949-1953 i przeprowadził bardzo skutecznie dzieło zaplanowania przestrzennego państwa, wraz z zapewnieniem państwu, czyli budową niezbędnej infrastruktury komunalnej, transportowej, wszelkiej potrzebnej ku temu, by to państwo zbudować, to oczywiście warunek sine qua non, ale też i było to zadanie tyleż praktyczne, co odzwierciedlające taki ideowy punkt widzenia premiera Benguriona, by rozwój przestrzenny i demograficzny Izraela przebiegał możliwie równomiernie. I odbicie tego Państwo widzicie na planie tutaj, na mapie po prawej stronie, można zobaczyć. Arie Sharon podzielił Izrael na 24 strefy osadnictwa. Skrócę bardzo ten wątek do konkluzji, o co w tym wszystkim chodziło, bo tu akurat można sprowadzić to do podstawowego zadania. Bengurion miał poważne obawy, i obecna sytuacja w Izraelu potwierdza, że nie były one na wyrost, że osadnictwo, rozwój i zainteresowanie Żydów zbyt mocno skupi się wokół Tel Awiwu, że będzie to luksusowa, atrakcyjna, nadmorska, na wpoły europejska, światowa metropolia, taki Nowy Jork Bliskiego Wschodu, ale przecież szło o to, żeby zasiedlić cały Izrael, również w kontekście konfliktu z ludnością arabską. I tutaj bardzo ważny był czynnik... Zobaczcie Państwo też na strefy numer 22, 23, 24. To jest tam, gdzie między innymi od podstaw, bo jeżeli nie traktować tam kilku y, jakichś budynków y, bardzo podstawowych, to w zasadzie od podstaw na pustyni Negev wyrosła Berszewa, kolejne kibuce. Y, to była szczególna troska y, Dawida Benguriona, by Żydzi zamieszkiwali i zagospodarowywali pustynię Negev. Więc takiego wielkiego przedsięwzięcia o nazwie Narodowy Plan Szarona, to jedna z nazw potocznych, którą możemy znaleźć w źródłach izraelskich, podjął się Arię Szaron urodzony w Jarosławiu, ale rzecz ciekawa, jeżeli jeszcze jesteśmy przy architektach, że było ich oczywiście znacznie więcej. I oni też byli wśród tych architektów, którzy projektowali w stylu Bauhaus, często będąc absolwentami szkoły Bauhausu w Niemczech, zamkniętej po dojściu Adolfa Hitlera do władzy, nazistów, i to spowodowało, że szkoła została zlikwidowana. A architekci pochodzenia żydowskiego wyruszyli w świat w poszukiwaniu zajęcia i warunków do życia. Wielu z nich dotarło do ziemi Izraela i tam pracowali. Więc to jest nie tylko stwierdzenie pewnego faktu, ale też taka glosa do takiego upraszczającego czasami punktu widzenia, że Bauhaus to już jest ta niemiecka część korzeni Izraela. Owszem, szkoła była rodem z Niemiec i tu absolutnie nic nie odbierając, ale architekci, którzy tam studiowali, zresztą bardzo utalentowani, to często były osoby pochodzące z innych regionów i z innych państw. To jest ulica Allenby, jedna z głównych ulic do dzisiaj zresztą Tel Awiwu. I Państwo tutaj widzicie tę zabudowę w stylu Bauhaus. Przede wszystkim jasne, białe, kremowe, ewentualnie jasno-szare elewacje. Przede wszystkim jednak białe i kremowe, odbijające promienie słońca. Więc taki walor wpisują się w pejzaż piasku, pustyni, a zarazem odbijają słońce. Długie wstęgowe balkony dające zacienienie przy nadmiarze słońca, płaskie dachy, które można zagospodarowywać do celów domowych, gospodarczych, duża liczba, ale niewielkich i symetrycznie rozłożonych okien, no i wreszcie funkcjonalizm bez zbędnych zdobień. W gruncie rzeczy bardzo praktyczna architektura i ona też wpisywała się, proszę Państwa, w taki styl, który bardzo mocno premiowali ojcowie założyciele Izraela, w tym sam ben którzy chcieli, żeby było to państwo egalitarne, państwo ludzi skromnych, skupione na zadaniu odbudowy i budowy państwa bez zbędnych wydatków, bez rozrzutności. Przez to na przykład dość późno w Izraelu telewizja zafunkcjonowała, nawet w opóźnieniu do Polski rządzonej przez powojenne władze ludowe. Bo Ben-Gurion po prostu się obawiał, że Żydzi będą się zajmować głupotami, zamiast pracować na rzecz budowy państwa, więc za wszelką cenę opóźniał uruchomienie i rozwój telewizji. On też zresztą praktykował to, co mówił, praktykował, więc był takim odpowiednikiem naszych polityków w rodzaju gomułki. Nie przymierzając, to nie jest proste porównanie, ale chodzi mi o to, że najbardziej krytycznie go oceniając, Najbardziej krytyczni wobec niego historycy nie negują, że sam postępował w sposób bardzo zbliżony do tego, co mówił. Prawda? Jak mówił robotnikom, że jedne spodnie, jedna koszula wystarczą, no to też niewiele lepiej się sam ubierał. To już nie jest ten cynizm, który później reprezentowała klasa polityczna. No i Bengurią z lubością do końca życia wpisywał w rubryce zawód robotnik rolny, ponieważ pracował przez chwilę w kibucu. Jest taka anegdota, raz przyszedł na zebranie z, w Izraelu, wszyscy chodzą w koszulach lnianych, na ludzie, znaczy nie wszyscy, ale jest to popularne. Kiedyś było bardziej, dzisiaj już, już mniej, ale kiedyś bardziej, się koszule kaki, lniane, luźny ubiór, niepretensjonalny, zdecydowanie bez krawata, czyli zupełnie też inaczej jak ja i Bengurion raz jednak musiał tak się ubrać trochę lepiej, bo Miał spotkanie z dyplomatami zagranicznymi, przyszedł na zebranie ze swoimi tam współpracownikami i przeprosił ich, że tak przyszedł ubrany, i powiedział: Przepraszam Was, że przyszedłem do Was w stroju roboczym i nie zdążyłem się przebrać. Więc praktykował, póki żył taki styl, właśnie egalitarny, skromny. Sam zamieszkał zresztą na Negewie. Proszę zobaczyć na dowód moich słów, że owszem, miał dom bardzo skromny, ale miał dom w Tel Awiwie. Natomiast później zamieszkał w Steboker na pustyni Negev, żeby też dać przykład tej prostoty życia, skromności. I Bengurion, tak samo rodem z Polski przecież, z Płońska niedaleko państwa. Kwestia Żydów, którzy można powiedzieć, zaprojektowali to państwo w wymiarze i funkcjonalnym, i politycznym, i kulturowym, ale jednocześnie dosłownym. Czyli w roli architektów, to jest również jeden z najbardziej charakterystycznych budynków Izraela, czyli gmach Knesetu, zaprojektował Józef Klarwin, urodzony w Warszawie. I tak jak na początku tego wykładu, z pełną pokorą i świadomością, że humanistyka jest piękną nauką, także w tym zakresie, że stwarza pewną swobodę interpretacji i otwiera duże pole do krytyki, to chciałbym od razu drugą rzecz zaznaczyć, bo przedtem to mówiłem na kanwie trochę innych spraw, a teraz może dopowiem tą rzecz jeszcze w jednym kontekście. Podczas jednej z konferencji międzynarodowych miałem taką polemistkę, panią, która zresztą była bardzo dobrze przygotowana do tej polemiki i uważam, że dużo racji było w jej wypowiedzi. Mianowicie powiedziała, czy nie zbyt lekką ręką, implementuje do tej opowieści Żydów, którzy owszem, nominalnie byli z Polski, ale często z tą Polską nie, wieli, nie mieli wiele wspólnego. I ona mi poda przykład właśnie Józefa Klarwina, że, że z trudem by było znaleźć dokumenty, gdzie on występuje jako Józef Klarwin. Był po prostu Józef Klarwajn, owszem urodzony w Warszawie, ale na większą część życia związał się z Niemcami, później z Izraelem. Więc ja się tylko tyle mogę usprawiedliwić, że w moich poczynaniach nie ma jakiegoś zabiegu intencjonalnego, żeby właśnie tu tę historię jakoś ubarwić z jakiegoś powodu, a już absolutnie polityki historycznej, tylko każde badania, proszę Państwa, no muszą mieć jakąś metodę i muszą być jakieś kryteria metodologiczne. Więc jeżeli zanegowalibyśmy fakt, że. Miejsce urodzenia jest ważne, zanegowalibyśmy fakt, że y, takie podstawowe pozycje w naszej biografii też nie mają znaczenia, bo coś innego zaważyło. No to, jakby to powiedzieć, ciężko by było cokolwiek y, kwantytatywnie ująć i poddać badaniom, no bo powielokroć nasze życiorysy są skomplikowane, tak? Dość powiedzieć, że w ten sposób y, wcale nie musi nas zaskakiwać spór. Taki troszeczkę polsko-francuski, czy Maria Kiri Skłodowska jest faktycznie reprezentantką nauki polskiej czy francuskiej, prawda? To pokazuje, że międzynarodowienie, globalizacja w naszych życiorysach też powodują, że te słowa o polskich korzeniach czy niemieckich korzeniach, mam świadomość, że są czasami tylko i aż jakimś rodzajem pewnej perspektywy, którą przyjmujemy dla oceny i badania tego zjawiska. No i właśnie, by daleko nie odchodzić, idealnym tego przykładem jest Leo Pinsker, którego życiorys wpisuje się w historię Ukrainy, Rosji, Polski, Europy Centralnej zasadniczo. Człowiek, który ma dzisiaj swoje ulice może powiem ten sposób, nie byłem dotąd nigdy w żadnym mieście Izraela, żeby nie było ulicy Pińskera. I teraz na pytanie dlaczego aż tak, to odwołam się do tytułu gazety Wyborczej sprzed lat, co prawda, ale przykuł moją uwagę, bo trudno żeby nie brzmi on następująco: Izrael narodził się w Katowicach. No to jeżeli tak mocno, no to trudno się dziwić, że Pińsker ma swoje ulice lub place. W większości, zapewne, bo we wszystkich nie byłem, miast Izraela. Jest on politykiem, działaczem żydowskim końca XIX wieku. Widzicie go Państwo na zdjęciu, w pierwszym rzędzie po środku, siedzącego właśnie w Katowicach. I to jest niezwykle ciekawa historia takich dwóch, Nurtów y, rozwoju tych dążeń do emancypacji i odbudowy państwa żydowskiego. Bo bardzo dobrze jest przebadany i spopularyzowany ten nurt zachodni, czyli pierwszy kongres sojonistyczny w Bazylei, czyli afera Dreyfusa, słynna, niesławna, ale niestety z, z, powszechnie znana z tego tytułu, y, że ro, obiła się szerokim echem nie tak dawno spopularyzowana filmem Romana Polańskiego, Szpieg i oficer, gdzie Dreyfus, wysoko postawiony oficer sztabu armii francuskiej, został posądzony o szpiegostwo tylko dlatego, że był Żydem. I nawet kiedy odkryto dowody jego niewinności, to ukrywano, jednegowano, bo burzyło to pewną całą narrację, którą sobie Przyjęto w armii francuskiej, w społeczeństwie francuskim. Jak wiemy, to wzburzyło wszystkie wydarzenia, też temu towarzyszące, wzburzyły młodym prawnikiem, ale wykonującym zawód dziennikarza, korespondenta prasowego jednego z wiedeńskich dzienników, który relacjonował ten proces, czyli Teodora Herzla. I on przeszedł do historii jako lider ruchu syjonistycznego i jeden z takich czołowych. Przywódców, który doprowadził do odbudowy Izraela. Tym niemniej, zanim na arenę dziejów wszedł Herzl, był Pinsker, którego tutaj Państwo widzicie, i zanim była Bazylea, były Katowice właśnie. W 1884 roku odbył się, i to jest naprawdę wiekopomne wydarzenie, pierwszy w dziejach nowożytnych świata. Kongres Liderów Żydowskich, którzy po raz pierwszy zebrali się w jednym miejscu i postanowili o potrzebie odbudowy siedziby narodowej Żydów. Więc o ile media z natury rzeczy trochę tytułami muszą zagrać i ten tytuł Izrael narodził się w Katowicach, może być tutaj przedmiotem jakiejś krytyki, że jest nazbyt na wysokie C, że jest przesadzony, to jednak odzwierciedla to, że w Katowicach doszło do czegoś niezwykle ważnego. I o ile Hercla pobudziła do działania, bo Herc był podobnie jak Pinsker, obydwaj byli zasymilowani, świetnie wykształceni i obydwaj długi czas każdy problem Żydów byli sobie w stanie wytłumaczyć, zracjonalizować. Aż wreszcie stało się coś takiego, czego już nie byli sobie w stanie zracjonalizować. Herzl wiedział o, o pogromach Żydów w Imperium Rosyjskim. To, to cykl, tych wydarzeń, które wstrząsnęły Pinskerem, i one spowodowały, że doszło do tego kongresu, i dlatego w Katowicach, bo Katowice były już po pruskiej stronie granicy, czyli już bezpiecznie, a wciąż blisko Imperium Rosyjskiego. I w centrum Europy. Stąd od razu odpowiadam wyprzedzająco, dlaczego Katowice. Herz o tym wszystkim wiedział, ale Herz sobie to racjonalizował. To jest wschodnie barbarium i w imperium rosyjskim giną nie tylko Żydzi. Herz dopiero wstrząsnęła afera Dreyfusa, kiedy na ulicy Paryża zobaczył obok rzucającego w stronę Żydów kamieniami motłochu kwiat inteligencji paryskiej, francuskiej. To nie wstrząsnęło. W każdym razie ta myśl polityczna miała odtąd takie dwa głębokie nurty. Ten środkowo i wschodnioeuropejski, ze szczególną rolą ziem dawnej I Rzeczypospolitej i później II Rzeczypospolitej, i zachodnioeuropejski. Te nurty się uzupełniały, to znaczy po stronie. Zachodniej były większe wpływy polityczne i możliwości operacyjne działania, co tu dużo mówić, też możliwości finansowe. Natomiast po stronie środkowo-europejskiej, wschodnioeuropejskiej bardzo duża liczebność Żydów, ich bardzo wysoki kapitał kulturowy. Także to wszystko miało zaprocentować przy budowie państwa Izraela. Z takich fokusowych spojrzeń dotyczących śladów polskości, Autor hymnu Izraela, Naftali Herz-Imber, słów hymnu narodowego Izraela, pochodzący z Galicji, najpewniej znał słowa hymnu polskiego, czy pieśni, która miała się stać naszym hymnem i była już powszechnie znana, więc przyjmuje się dosyć często że Mogła być w tych słowach jego utworu inspiracja historią Polski, o czym za chwilę, ale drobna uwaga. Proszę zauważyć, że ten utwór, który już od końca XIX wieku był takim nieoficjalnym hymnem ruchu sionistycznego, który w 1948 ogłoszono jeszcze nieoficjalnie, ale hymnem jednak Izraela, w sposób oficjalny został przyjęty dopiero w 2004 roku, dwie dekady temu. Bo to są takie właśnie zaszłości i rzeczy szczególne dla Izraela. Granice, których większość państw świata nie uznaje, status stolicy, dyskutowany i kontrowersyjny. Fakt, że formalnie rzecz ujmując, nie ma konstytucji, tylko jest system ustaw, które składają się na, które są wyższego rzędu i uchodzą, czy nazywane są nie de jure, ale de facto konstytucją. Więc to też jest ciekawostka, że. Przeczytacie Państwo w Polsce książkę pod tytułem Konstytucja Izraela, gdzie nie ma konstytucji w Izraelu. Natomiast autor nie popełnił błędu, bo przyjął im z, z logicznego wywodu, że cykl ustaw najwyższego rzędu wypełnia faktycznie funkcję konstytucji, ale w imię konsensusu z ortodoksami, dla których nie ma wyższego prawa aniżeli Tora, no to formalnie nie nazywa się tego. Nigdy nie przyjęto formalnie dokumentu, który nazywałby się konstytucją. Tutaj proszę zobaczyć, w tekście hymnu Izraela jest taki zwrot, który bardzo mocno e, wydaje się być koherentny ze słowami: Jeszcze Polska nie zginęła. Jeszcze nie zginęła nasza nadzieja. E, Elizer Beniechuda to ten, który podjął się dzieła, które uchodziło z początku za szaleńcze. Przywrócenia języka hebrajskiego do codziennego użytku, przywrócenia statusu temu językowi jako językowi codziennej komunikacji. To jest rzecz niesamowita, proszę Państwa, bo ja się zgadzam z ustaleniami naukowców, językosnawców, którzy dowodzą, że nie możemy o języku hebrajskim mówić, że on był językiem martwym. Choć jest tutaj spór w poglądzie, ale ja przypisuję rację tym, którzy dowodzą, że nie był językiem martwym, gdyż był językiem liturgii, językiem traktatów naukowych, poetyckich, filozoficznych, zatem nie w taki sposób. Ale z drugiej strony nie był już językiem codziennej komunikacji. Żydzi posługiwali się w Europie Centralnej, Północnej językiem jidysz, na Półwyspie Iberyjskim Ladino, posługiwali się językami państw, w których mieszkali, czy wreszcie podczas liturgii, czy działalności naukowej sięgali po hebrajski, ale nie był to język, którym posługiwaliby się w domu w ramach codziennej komunikacji, wykonywania codziennych, prozaicznych czynności. Stąd ten język należało przywrócić do codziennego użytku, modernizując jego gramatykę, składnie, uzupełniając wreszcie zasób słownictwa. Więc dzieło, które się wydawało absolutnie szaleńczym, zresztą jak całe dzieło syjonistyczne, z... zostało finalnie uskutecznione, bo już sam Elizer ben Jehuda praktykował to w domu. Umówili się z małżonką, że z chwilą, kiedy z... zejdą na ląd w ziemi Izraela, będą mówić tylko po hebrajsku. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak wyglądały między nimi te rozmowy, bo w hebrajskim w tamtym czasie po prostu brakowało wielu słów. Te słowa wymyślano na przykład. Przez zapożyczenia z języka polskiego, czasami jidysz, innych języków arabskiego nawet, czy też wreszcie odwołując się do starożytnych wykopalisk, stąd bardzo ważną pracą i wsparciem dla dzieła prowadzonego przez Elisera Ben Jehudę. Były też prace archeologiczne prowadzone przez Dawida Jelina, dzisiaj jest Dawid Jelin College w Jerozolimie, ceniona pedagogiczna uczelnia. I tutaj tylko dopowiem, że język hebrajski już w dwudziestoleciu międzywojennym zyskał ten status języka urzędowego. Obok angielskiego. Później, w, po ogłoszeniu niepodległości Izraela, oczywiście stał się językiem urzędowym i nastąpiła e, dosyć silna w wykonaniu rządów, e, zwłaszcza tych pierwszych, Benguriona, afirmacja kultury hebrajskiej. Łącznie ze hebraizacją imion i nazwisk typu Szymon Perski, Szymon Perez. Bohaterka jednej z moich książek, y, Lili Haber. Przyszła na świat jako, lit, jako litka. Od nauczycielki się dowiedziała, opowiedziała mi Lili, któregoś dnia nauczycielka powiedziała: Litka, Sylwia, i jeszcze tam wymieniła kolejne koleżanki, od jutra będziecie nosić inne imiona. I kto tam szybko sobie sam nie wymyślił, to miał po prostu narzucone. Więc ten hebrajski też rodził się w pewnej kontrze wobec tych, którzy mm, uważali, że y, mogą się Żydzi posługiwać językami, którymi się posługiwali na co dzień. No, w tej sytuacji uprzywilejowany byłby język polski, dlatego że wielu Żydów, zwłaszcza z kręgów elitarnych, mówiło w języku polskim. I, i ten język polski opowiadał i publicznie, ale też mi osobiście, szefach wajs, gdy nieraz rozmawialiśmy, o historii Izraela, że wśród tych brakujących słów w hebrajskim no, były też braki związane z wulgaryzmami, więc opowiadał Szewach Weiss, że najlepsze awantury to się prowadziło w języku polskim po prostu. Zwłaszcza, że kiedy człowiek w, w nerwach i tak trochę bez zastanowienia, to mówi płynnie przechodziliśmy na Polski więc często spory w języku polskim były słyszane w Knesecie i też historia interesująca dosyć że podczas wojny sześciodniowej wielu żołnierzy izraelskich po prostu po polsku ze sobą rozmawiało dzięki temu nie trzeba było szyfrować tych rozmów przyjęcie por było już nie do powtórzenia bo już byli Arabscy studenci po stronie syryjskiej, egipskiej, którzy już, już znali Polski, a już w szczególności później, kiedy uruchomiono program wymiany studentów pomiędzy krajami Bloku Wschodniego a państwami arabskimi, to już tych absolwentów było na tyle dużo, że, że to by już nie przeszło, ale od dwudziestolecia międzywojennego do wojny sześciodniowej bardzo często i partyzantka żydowska, i wojsko izraelskie posługiwało się językiem polskim. Zresztą wspomina też o tym Wiktor Tomir Dyner, który przebywał w Palestynie i dowiedział się od bojowników Hagany, że będzie zamach na hotel King David. W bardzo dużym zaufaniu powiedzieli mu, by trzymał się z dala od tego budynku, ale nie wiedzieć, czemu on był w pobliżu. I później wspominał, że słyszał, że i rozmowy, i komendy były w języku polskim wśród tych, którzy wykonywali ten zamach, co by zresztą potwierdzało, czy pozostawało w zgodzie z, z historią taką o to, że w dwudziestoleciu międzywojennym polski wywiad i polskie wojsko szkoliło bojowników zarówno prawicowego, jak i lewicowego nurtu syjonistycznego. Z dywersji, z działań partyzanckich i tak dalej. Z tym hebrajskim był jeszcze jeden, proszę Państwa, poważny problem. Odczuli go zwłaszcza emigranci Alii Gomułkowski, czyli tego wychodźstwa Żydów z czasów rządów Gomułki, lat 56-60. Tu polecam kapitalną książkę na ten temat, pani doktor. Ewy Węgrzyn o Alii Gomułkowskiej, gdyby państwa fenomen tego tematu interesował, bo to była najliczniejsza alia. Już nawet marcowa, tak bardzo znana, nie była de facto tak liczna z punktu widzenia Izraela, bo o ile w tej Gomułkowskiej przybyło około 50 tysięcy Żydów, no to w już w tej marcowej, gdzieś w granicach 3 tysięcy, czyli wielokrotnie większa była Gomułkowska. I w każdym razie. Niezależnie czy to była Alia Gomułkowska, czy była Alija Marcowa, czy może pierwsze wychodźstwo po Holokauście, wielu Żydów, którzy przybywali do Izraela nie znali języka hebrajskiego, bo nie byli z rodzin syjonistycznych, nie byli też z rodzin, które by pielęgnowały język hebrajski, często mocno zasymilowani Żydzi, których z Polski wyrzucano, yy, ówczesne władze. Więc yy, ten fenomen ujęła, ukuła taki zwrot, który stał się tytułem książki Świetna pisarka polsko-izraelska Maria Lewińska, analfabeci z wyższym wykształceniem. Dlatego, że wielu yy, inżynierów, wielu dziennikarzy, prawników, pisarzy, wykładowców, no z jednej strony mieli absolutnie fantastyczny kapitał kulturowy i wykształcenie, a z drugiej strony ten język wokół nic im nie mówił po prostu. Może znali jakieś pojedyncze słowa i stąd wielu z nich czuło się jak analfabeci z wyższym wykształceniem i ze słuchu i z alfabetu był to dla nich język obcy po prostu. Tym niemniej ten wysoki kapitał kulturowy sprawił, że bardzo szybko. Yy, nauczyli się tego języka. Tutaj państwo widzicie jeden z takich kursów Ulpan stworzonych specjalnie dla tych, którzy przyjeżdżają do Izraela i muszą się szybko i sprawnie tego języka nauczyć. To jest autentyczne zdjęcie z jednej z lekcji języka hebrajskiego. No, państwo widzicie, siedzą dorośli, tak? Nie są dzieci. Yy, dzieci się świetnie absorbowały same przez przedszkole, przez szkołę, później przez kibuc, wojsko. Uczelnie, oczywiście, natomiast dorosłym przychodziło to z największym trudem, stąd jeszcze ja, mimo że jeżeli czym się mogę poszczycić, to tym, że jeszcze trochę lat mam nadzieję przede mną i jeszcze nie mogę uprawiać takiego kombatantstwa naukowego, że wiele lat temu, ale nawet przy takiej krótkiej perspektywie badawczej, którą mam z autopsji, Zdążyłem jeszcze parę takich polskich domów odwiedzić, takich polskich w rozumieniu, gdzie zatrzymał się piękny polski język, jeszcze rodem z trylogii, gdzie jeszcze na kredensie płyty gramofonowe przywiezione z Polski Ewy Demarczyk, czerwonych gitar, jakieś różne inne, skaldowie, polskie serwety, obrusy. Takie rzeczy, które przywożono, które później przysyłano, gdy jeszcze się udało, przez kogoś, ktoś przywiózł polskie gramofony. I polskie rozmowy, i, i, i takie zakorzenienie wciąż w Polsce. Stanisław Wygocki na przykład opowiadał o sobie, że on już nigdy nie wyszedł poza swój dom, tak naprawdę. Czasami do tego domu ktoś przyszedł z polskich przyjaciół. Ale on już się ze społeczeństwem izraelskim jako takim nie zintegrował. On wciąż żył po polsku, pisał po polsku, był zanurzony, zatopiony, zakorzeniony w sprawach polskich, w polskiej historii, przyrodzie. To wszystko wspominał, to wszystko wciąż odnajdywało wyraz swój w jego twórczości. Kolejny fokus. Warszawa jako centrum wydawnictw i prasy hebrajskojęzycznej. To z Warszawą związał się widoczny na zdjęciu Nachum Sokołow, który jest jednym z ojców założycieli nowoczesnego hebrajskiego dziennikarstwa. Dziś są dwie najwyższe nagrody, które może uzyskać w Izraelu dziennikarz. To jest Nagroda Izraela w dziedzinie dziennikarstwa, w dziedzinie mediów i właśnie Nagroda Sokołowa. Warszawa to również jedno z najważniejszych, Wydawnic, jeżeli nie najważniejsze, to jedno z najważniejszych wydawnictw hebrajskich tamtego czasu. Tushia, nowoczesne, e, publikujące e, intensywnie, publikujące na bardzo wysokim poziomie wydawnictwo, nie mające sobie równych w Europie, e, konkurencyjne wobec Jerozolimy. Mało tego, tu pewien taki spór nawet się pojawił, bo w którymś momencie działacze sionistyczni uważali, że dobrze, świetnie, była Warszawa bardzo dobra, w tej dziedzinie Kraków winnej, Berlin winnej, Bazylea winnej, ale teraz to wszystko trzeba implementować do Ziemi Izrael. Tymczasem Żydzi Warszawscy niekoniecznie chcieli się rozstawać ze swoim dorobkiem, z tym, co zbudowali. Więc takie rzeczy tutaj na marginesie wspominam. Więc postać Nahum Sokołowa, ważna także dlatego, że to on przetłumaczył y, pracę Teodora Herzla, Alt Neuland. I na hebrajski, nadając jej tytuł Tel Aviv. I karierę tego, tej nazwy Tel Awiw, czyli wzgórze wiosny. Państwo już znacie, w Izraelu też jest miasto o nazwie Tel Awiw. Dziś obok Jerozolimy, drugi najważniejszy ośrodek państwa. Z terenu Galicji, z terenu dawnej I Rzeczypospolitej, i to nie jest właśnie, to, to jest też taki dobry przykład, że to nie jest na siłę. Podciąganie tej historii do tej polskiej narracji, żeby tylko tu udowodnić tezę o tej bardzo ważnej, dużej roli polskich, żydów, czy polskich korzeni w budowie Izraela, bo jednej ze swoich prac Agnon dał tytuł Polin, to jednak widzimy wiele akcentów polskich w jego twórczości. Owszem, tam w, grały szczególną rolę z punktu widzenia Żydowskiego dziedzictwa, kwestie hasyckie, kwestie tradycji sztetli. W każdym razie zaznaczam Szmula Józefa Agnona, gdyż tak jak Sokołow stał się ojcem nowoczesnego dziennikarstwa hebrajskiego, tak Szmuel Józef Agnon stał się ojcem nowoczesnej hebrajskiej literatury i pierwszym noblistą hebrajskojęzycznym pisarzem. To jest pierwszy hebrajskojęzyczny pisarz, który zdobył literacką Nagrodę Nobla. Znaczenie Żydów polskich, tak jak tutaj widać, rabina krakowskiego urodzonego w Lwowie, kształcącego się w Berlinie, to zaplecze synagog postępowych Żydów akulturowanych, ale wciąż pozostających przy tradycji żydowskiej. I wreszcie mówiłem o tych finansach. To tutaj. Absolutny hit e, ruchu sionistycznego, tak, nie, tak zwane niebieskie puszki. E, czyli mamy, proszę Państwa, sytuację, w której to nie jakiś wielki kapitał, nie jakieś wielkie donacje, tajne siły, tylko, e, przepraszam, ale bardzo proste sformułowanie: grosz do grosza masz półkosza. Tak na zasadzie skali rósł w siłę ruch sionistyczny, który dzięki tym puszkom. To były środki gromadzone, proszę Państwa, przez dzieci szkolne, nawet przedszkolne, młodzież, seniorów, każdy wrzucał na ile mógł. I te puszki rozeszły się aż pod Szczechy i na zasadzie pewnej masy krytycznej, z takich naprawdę niedużych środków zbieranych przez dzieci, na przykład przedszkolne, przez rodziców, powiedzmy gdzieś także w jakichś firmach. Ale zebrawszy to wszystko razem, były to już całkiem sensowne fundusze, które pozwalały bardzo skromnie, do bólu skromnie, ale jednak żyć i rozwijać osadnictwo w ziemi Izraela. Te finanse miały też od 1933 roku bardzo dobry feedback w postaci działającego w Tel Awiwie aż do 2003 roku. Sprzedali dopiero Włosi w dosyć interesujących okolicznościach, o których opowiedział mi Marcel Goldman, bohater jednej z moich książek. Więc, jeżeli Państwa wątek zainteresuje, możemy wrócić. Ten bank jest o tyle ciekawy z dwóch powodów, krótko, w dwóch zdaniach. Pierwsze, obsługiwał transfer środków pomiędzy Palestyną a Polską i w drugą stronę. I druga rzecz, nawet wtedy, kiedy. Oficjalnie były zerwane stosunki dyplomatyczne pomiędzy naszymi państwami, i placówka ambasady została oczywiście zamknięta, to wbrew konwenansom dyplomatycznym ten bank wciąż działał. I oprócz funkcji bankowych, typowych pełnił też funkcje takie quasi dyplomatyczne. Zamaskowany, jak się tylko dało. Tu władze czyniły wszystko. On nie był wymieniany w żadnych folderach żeby go stanowczo ukryć, był jako podfilia. Nawet nie filia, którą trzeba by było wykazać w różnych folderach, materiałach takich, nazwijmy je reklamowymi, tylko miał taki jeszcze podstatus, to pozwoliło go całkowicie schować, ale był, był, funkcjonował wbrew regułom świata dyplomacji, ale z dobrym pożytkiem dla obydwu stron. Taki drobiazg, ale Mało osób w Izraelu jest się w stanie ze mną jakby zgodzić i, i przyjąć, jeżeli mówię, że akcja październik miesiącem oszczędności została wymyślona przez, przeszczepiona przez polskich bankowców do Izraela. Oni mi zawsze mówią: To niemożliwe, to na pewno jest nasze. Ja mówię: Oj, nie, to, to jest pomysł, który przyszedł z Nadwisły. Bo faktycznie. Ten, ta akcja październik miesiącem oszczędności przyjęła się w tamtej części świata, tylko właśnie po raz pierwszy zorganizował ją bank polski PKZ. O czym dzisiaj już mało kto pamięta, tak samo jak też niewielu pamięta, że polskie linie lotnicze lot, są pierwszym, były pierwszym cywilnym przewoźnikiem, czy jednym z pierwszych, który uruchomił yy, połączenia lotnicze. Z, z, z Bliskim Wschodem, w każdym razie z ziemią Izraela, a może w ten sposób. Takich połączeń było więcej, ale o takim statusie, który wykonywał lot, fokusowanym wyłącznie na cele cywilne, to była unikatowa sytuacja. Bo oczywiście Brytyjczycy mieli też połączenia, ale one wykraczały poza taki status, który był przypisany do funkcji wykonywanej przez lot. i Tutaj taka ciekawostka, to jest ostatni prospekt przed wybuchem wojny, wydany przez lot, i tutaj jest jeszcze lotnisko Benguriona późniejsze Benguriona, późniejszy Tel Awiw, oznaczone oznaczony jako w telawiwie, tu jest jeszcze jako lida, lid, stare, czy lot, jak niektórzy mówią, stare oznaczenie i pod spodem Jeruzalem. Polski akcent w historii, o której dzisiaj mowa, to jest też, to są też makabiady, to jest ruch sportowy. W pierwszej makabiadzie, które są igrzyskami sportowymi, żydowskimi, drużyna polska zajęła status zwycięski, ośmieliło to działaczy żydowskich z Polski do zaproponowania, by kolejna makabiada, tym razem zimowa, odbyła się w Zakopanym. I pierwsza. Na świecie, zimowa makabiada w 1933 roku odbyła się w Zakopanym. Tutaj Państwo widzicie makabiadę letnią w 1932 roku, a tutaj zimowa w Zakopanym. Żydzi polscy to również kręgi rządowe już w niepodległym Izraelu. Itzhak Greenbaum to jest taka kładka przerzucona do początku tego wykładu. Kiedy mowa była o tym, że gmach Nesetu zaprojektował Józef Klarwin, to jego funkcjonalność, jeżeli tak można powiedzieć, polityczną, zaprojektował Itzhak Greenbaum. I teraz wracając do tej anegdoty przeze mnie opowiedzianej na początku rozmowy z dwoma turystkami z Izraela, które narzekały, że to akurat Żydzi Polscy byli tymi, którzy kreślili scenariusz. Polityki izraelskiej, a nie przykładowo brytyjscy czy francuscy, czy pochodzący ze Szwajcarii, czy nawet z Włoch, to tutaj na oddanie racji pewnych turystkom dopowiem, że Itzhak Greenbaum odegrał ważną rolę w tworzeniu Knesetu, bo był doświadczonym polskim parlamentarzystą, który wyjeżdżając z Polski zabrał ze sobą różnego rodzaju regulaminy, okulniki, druki. Miał takie know-how, byśmy powiedzieli, świetnie to wykorzystał, tylko on sam, trzeba by było powiedzieć albo dopowiedzieć, wyjechał, ponieważ tu w Polsce zdążył się pokłócić już ze wszystkimi, więc nie, nie była to właściwa może osoba, która powinna tworzyć parlament, która go tworzy tam, dlatego że skłócona była już ze wszystkimi tu. Czy w jego postawie, czy ta jego postawa jakoś rzutuje na ten dzisiejszy parlament, to aż tak daleko idących wniosków bym nie wyciągał. Rozdrobnienie parlamentu izraelskiego, też implikujące spory i ciśnienie polityczne, to były już pomysły samego Dawida Benguriona, który za wszelką cenę chciał zabezpieczyć demokrację w Izraelu. Stąd e, czynił wszystko, by armia jednak była silna, ale poskromiona przez władzę cywilną, a władza cywilna nigdy nie mogła być władzą monopolistyczną, stąd e, jego idea fix było to, że e, żeby to, ta scena parlamentarna izraelska była rozdrobniona, bo dzięki temu zawsze musi być jakaś koalicja, prawda? Jak jest koalicja dwóch ugrupowań trzech, a nawet pięciu, to już jakieś projekty antydemokratyczne nie przejdą, tak kalkulował Bengurio. No zawsze się ktoś wystraszy, zawsze ktoś spasuje, zawsze ktoś powie, to my wychodzimy i o to chodziło, ale z drugiej strony konsekwencje negatywne tego państwo znacie, wystarczy obserwować mass media. Może na przeciwległym biegunie takiej postaci charakternej, jak Isaac Greenbaum był wybitny polityk, naukowiec i przyjaciel Polski, osoba bardzo dialogicznie nastawiona, profesor Szefach Weiss, błogosławionej pamięci, który w latach 1992-1996 stał na czele Knessetu. Begin był pierwszym prawicowym premierem, też taka kładka pomiędzy pierwszym premierem... Generalnie, czyli Dawidem Bengurionem, lewicowym. Mamy tutaj przerzuconą kładkę z roku 1948 na 1977. Dochodzi po raz pierwszy do władzy prawica. Na jej czele staje absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale chyba do dzisiaj jedyny noblista nawet yy, Uniwersytetu, bo dostał pokojową Nagrodę Nobla. I jego bliskim przyjacielem i współpracownikiem był Johannan Bader, więc jeżeli Państwo pytacie o polskie czy pozostałości, ślady polskości w Izraelu po dziś dzień, to odpowiem, że w kwestii językowej będzie ich pewno najmniej, bo Żydzi polscy weszli w mainstream społeczeństwa polskiego, społeczeństwa, przepraszam, izraelskiego. Osób, które na co dzień posługują się językiem polskim, to jest może jakieś trzy tysiące. Pozostali wszyscy funkcjonują wyłącznie w języku hebrajskim. Ich dzieci to jest już pokolenie, które często w ogóle się nie posługuje językiem polskim. Polskich księgar też już niestety nie ma. Ostatnia słynna, legendarna wręcz tajna przestała istnieć we wczesnych latach 2000. Po śmierci Edmunda Neussteina jeszcze chwilę kontynuowała działalność małżonka. Też już nie ukazuje się polska prasa, książki, jeżeli już to w jakimś takim rzemieślniczym, niedużym nakładzie. Natomiast polska architektura, w rozumieniu dzieła architektów rodem z Polski, polskie korzenie, też rozumiane jako podstawy państwa, które kładli, Żydzi wywodzący się z Polski, więc armia, więc polityka, więc parlament, ale także pewne pojęcia, które się z tym wiążą i na co dzień funkcjonują, mianowicie jak w Polsce posługujemy się pojęciami typu metoda Donta i tak dalej, gdy opisujemy system przeliczania głosów w oddanych wyborach na mandaty, to w Izraelu posługują się pojęciem metody Badera-Ofera tych dwóch parlamentarzystów. Jedna ciekawostka, że Bengurion do tego stopnia nie znosił Begina, że nie wymawiał jego nazwiska. I kiedy w parlamencie trzeba było jednak się odnieść do, do Begina i nie szło no, udać że go nie ma, albo wręcz wypowiedź była adresowana czy też związana z nim, to Bengurion mówił: Pan, który siedzi obok posła Badera. Bo faktycznie obydwaj panowie, jako no, blisko ze sobą współpracujący siedzieli obok siebie. Więc jeden z ostatnich akcentów polskiego życia literackiego to 2006 rok, kiedy przestały ukazywać się kontury, redagowane przez mojego przyjaciela, Ryszarda Lwa, pismo historyczno-literackie wydawane na bardzo wysokim poziomie. Sporo było twórczości polskojęzycznej w Izraelu, w rozumieniu bądź wydawanych prac w języku polskim w oryginale, bądź po hebrajsku, później tłumaczonych na Polski. Wśród takich autorek, które najwyżej się wybiły, najdalej zaszły. To na pewno Ida Fink, autorka książki Skrawek Czasu, Alona Fenkel, nie tylko pisarka, ale też znana ilustratorka książek dla dzieci. Irit Amiel ze swoją słynną książką Egzamin Zagłady. No, powinienem oczywiście jeszcze wymienić wiele innych osób, za to serdecznie przepraszam, chociaż teraz skoro tak już mówię, to no, nie mogę sobie podarować, by nie powiedzieć o mojej serdecznej przyjaciółce Miriam Akawi, wspaniałej autorce, pisarce polsko-izraelskiej, z którą wielokrotnie miałem okazję prowadzić takie Powiedziałbym, nocne Polaków rozmowy tam na miejscu w Izraelu, w domach naszych przyjaciół, kiedy spotykaliśmy się na takich polskich prywatkach. Nathan Gross i Józef Bał. Józef Bał, wcześniej więzień Kajl Plaszow, w Izraelu doczeka się miana Izraelskiego Wolda Disneya, dlatego, że był pionierem filmu animowanego, grafikiem utalentowanym, poetą, malarzem. Po jego śmierci rodzina ujawniła, że był tak fenomenalnym grafikiem precyzyjnym w swojej pracy, że współpracował z Mossadem. Pomagał Mossadowi najwyższej klasy dokumenty podrabiać. Nathan Gross to z kolei współtwórca kinematografii izraelskiej, jeden z najznakomitszych reżyserów zwłaszcza w tej dziedzinie filmu dokumentalnego izraelskiego. Tutaj macie Państwo postać Natana Grossa, Lea Kenig, pierwsza dama Izraelskiego Teatru, wybitna yy, aktorka, wielokrotnie nagradzana. Yy, Bronisław Huberman to ten, który założył Narodową Orkiestrę Symfoniczną w Izraelu. Legendarna jest jego rozmowa z burmistrzem Tel Awiwu ówczesnym, którego zapytał, gdzie jest orkiestra. On na to odpowiedział, nie ma, jeżeli chcesz, to sobie załóż. No i założył. I powstała w 1936 roku yy, i to z przytupem, jeżeli tak można powiedzieć, koncert inauguracyjny odbył się pod dyrekcją Artura Toscaniniego. Tutaj Lea Kenik, Bronisław Huberman, Moshe Wileński, jeden z najbardziej znanych w Izraelu yy, twórców związanych ze światem muzyki. Yy, Jeden z najważniejszych kompozytorów, współpracujący też z Hawą Albertstein. Znaną i występującą do dzisiaj na scenie izraelskiej piosenkarką pochodzącą ze Szczecina, a może Wileński, to nie tylko kompozytor, yy, można tak powiedzieć, w którymś momencie ukierunkował się już na pracę poważną pracę kompozytora, ale pewien czas związany ze znanym, popularnym w Izraelu kabaretem Lila, Law, który był inspirowany polskim kabaretem Kwi Prokwo. Tutaj Moszewileński. Nie brak oczywiście Żydów polskich pośród ludzi sukcesu, to równie dobrze mógłby być ostatni wykład, a mam świadomość, że już, znaczy odrębny wykład, a mam świadomość, że to już powinny być jedne z ostatnich akordów tego wykładu. Więc też niech mi będzie wybaczony, jeżeli Państwo zażyczycie sobie rozszerzenia wątku, że w zasadzie tak wybiórczo tylko wybrałem postaci, które wydają mi się też symboliczne, ponieważ jeżeli państwo to rząd, pengurion, jeżeli system polityczny i władza to również parlament, czyli ten, który go projektował, to znaczy Józef Klarwin, i ten, który tworzył jego podstawy organizacyjne, czyli Ickhak Greenbaum, To politycy, to premierzy, Bengurion i Begin, to żołnierze, o których można by tu wiele opowiedzieć, choćby dziecko Teheranu, Wigdor Bengal, Janusz Goldus bo tak się nazywał pierwotnie, gdy przyszedł na świat w Łodzi, dotarł do ziemi Izraela jako sierota z siostrzyczką, później bohater narodowy Izraela, który odwrócił losy państwa podczas wojny jąkipur, dowodząc bitwą w tak zwanej Dolinie Łez. Zresztą ten temat spopularyzował bardzo popularny swego czasu serial na kanal Pli, i to Państwo możecie, kanal Plus, bo przepraszam, we francuskim, yy, Państwo możecie sobie to oglądnąć. Yy, ale Państwo to również bank. Żeby było Państwo sprawnie funkcjonowało, musi mieć swój bank. I Bank Narodowy Izraela tworzył Dawid Horowitz, a pierwszą kobietą na stanowisku yy, prezesa Banku Izraela była pochodząca właśnie z Alii Gomułkowskiej, pani doktor. Fluk. Wielu naukowców, więc tutaj tylko też taki dobór poglądowy, między innymi Eleazar Sukiennik, to ten, który prowadził wykopaliska, dzięki któremu też Izrael pozyskał słynne zwoje z nadmorza martwego. Jeden z najwybitniejszych fizyków XX wieku profesor Hanno Gutfreund były rektor i prezydent Hebrew University, ale jednocześnie też opiekun z puścizny Alberta Einsteina, obydwu tu Państwo widzicie na zdjęciu. No, Shlomo Awinieri, niedawno zmarły, niestety, odnotowaliśmy z bólem jego odejście. Pani profesor Anita Shapira, też autorka książek absolutnie fenomenalnych, bezkonkurencyjnych, przełożonych także na język polski, przynajmniej niektórych, więc serdecznie polecam. Wszystkim Państwu, których nie zdążyłem zanudzić, jeszcze zostanie troszeczkę zainteresowania, bo znacie Państwo powiedzenie popularne w środowiskach akademickich, że nie ma takiego ciekawego tematu, który naukowiec by nie zamordował. Więc jeżeli nie zamordowałem do reszty tego tematu, to polecam książki Anity Shapiry. Świetna książka Historia Izraela. Ale okej, okay, taka trochę cegła, więc jeżeli ktoś nie jest zdeterminowany, by tak systematycznie poznawać dzieje, to polecam biografię Dawida ben -Guriona. I to przez pryzmat, przez jednej sylwetki, wybitnej osobistości, krytycznie, ale obiektywnie też na wysokim poziomie opisanej, można poznać historię państwa. Tego ben to pamiętam, wrzuciłem sobie do samolotu, wylatując akurat do Izraela, przeczytałem to w dwa dni, Mam do dzisiaj żal do Pani Profesor, że tak trochę zabrała mi te dwa dni akurat z pobytu w Izraelu, bo nie mogłem się oderwać od tej książki, tak się świetnie czytało, więc serdecznie Państwu polecam. I ostatnie akordy. Jeżeli Państwo wybralibyście się do ziemi Izraela w XIX wieku w ramach czy to pielgrzymki, bo ruch pielgrzymi wtedy też się odrodził, tak przy okazji. Działacze sionistyczni zresztą go wspierali, no bo to były środki do życia dla ludności, ale i władze tureckie, to też bądźmy sprawiedliwi. Dworzec kolejowy w Jafie oddany został za rządów jeszcze tureckich, więc i władze tureckie też tutaj widziały logikę w tym, żeby ten ruch z Europą, wymiana była. Ale czego państwo byście wówczas nie zobaczyli? Tego, co jest dzisiaj. Lasów. Nie było lasów. Bo, je, bo Po pierwsze, klimat niesprzyjający, to oczywiste, ale po drugie, to, co było w wyniku takiej polityki nieprzemyślanej, niedalekowzrocznej, da, nie tylko takiej reaktywnej wedle potrzeb, y, państwo podbijane, terytorium podbijane, zależne, więc kto miał taką politykę prowadzić. Y, czy, I tutaj Dawid Ben-Gurion miał taki imperatyw, by były lasy. Powierzył zadanie Józefowi Wajcowi, który jest nazywany ojcem izraelskich lasów. Miał doświadczenia z Wołynia, tam pracował jako leśnik. Więc w Izraelu wszystkie te lasy, które dzisiaj są do zobaczenia, skwery, ogrody, parki, to jest w zasadzie wszystko dzieło od XIX wieku do współczesności. I Symche Blas, ostatnia postać, na którą i ostatni akord z tego wykładu. Symche Blas, bo. Inżynier, który pochodził z Warszawy, który zamieszkał w kibucu i który zauważył któregoś dnia, że wszędzie jest taka typowa dla pustynnych obszarów roślinność, nieliczna, skarłowa ciała a tylko w jednym miejscu pięknie rozwinęło się i rozkwita drzewo. Drążył temat aż zobaczył że tuż obok tego drzewa przebiegała rurka z wodą która akurat była na wysokości drzewa pęknięta i z tej rurki sączyła się kropla po kropli nawadniając glebę wokół tego drzewa i tak powstał system nawadniania kropelkowego którego Symcheblas inżynier Symcheblas później jego syn wraz ze społecznością kibucu utworzyli spółkę Netafim która jest dzisiaj absolutnie pionierska i w zasadzie jest potentatem światowym w takim sztucznym, kropelkowym nawadnianiu. To jest też ciekawe. Państwo widzicie ta rureczka, tutaj mam nadzieję, że na tym zdjęciu jest widoczna. Jest system bardzo prosty, bo te rureczki są rozprowadzane albo tuż pod ziemią, albo tuż nad ziemią, i z bardzo dużą oszczędnością, żeby nic nie wyparowało, te kropelki się tam yy, przelewają. W tempie, które no, kiedyś było mechanicznie sterowane, dziś to już jest, jeżeli ktoś sobie życzy, może być komputerowo, z dozowaniem na, nawozu, bo tak naprawdę w tych warunkach klimatycznych, geograficznych, też przy ocieplającym się klimacie, te wszystkie właśnie zieleńce, ogrody, parki, które są w centrach miast, w zasadzie bez tego systemu ciężko by było o czymkolwiek mówić. Choć dzisiaj ten system jeszcze wspiera proces odsalania wody, którego Izrael też jest pionierem i który też pomaga dostarczać wodę do celów, zarówno spożywczych, rolnych, jak i takich użytkowych w przestrzeniach miast. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję, Panie Profesorze. Ogromna wiedza, bardzo dużo ciekawostek, bardzo dużo anegdot. I zapraszam teraz naszą publiczność do zadawania pytań, komentarzy, jeśli takowe się pojawiają. Może jakiś wątek trzeba rozwinąć, coś dopowiedzieć. Z pewnością dostaną Państwo follow-up, tak zwany, gdzie większość wymienionych książek polecanych przez Pana Profesora wymienimy. Także na pewno dostaną Państwo. Namiary na publikację. W oczekiwaniu, jeszcze może na pierwsze pytanie, chciałbym dopytać o tą legendę mit polskiego jako języka urzędowego, że było głosowanie w knesecie, że niewiele zabrakło. Czy mogę Pan tutaj wyjaśnić tę sytuację? Chętnie się do tego odniosę, i o ile mam świadomość, że tutaj w kontrze do narracji, którą Państwu przedstawiłem, właśnie można bardziej sceptycznie to widzieć bardziej zawidle, żeby ta polskość tutaj nie wybrzmiewała aż tak pozytywnie, jak może by to wynikało. To na tak postawione pytanie, ja będę tutaj bardziej sceptyczny uh -huh. i, i jednak nie, nie podążę w tym kierunku. Yy, owszem, czytałem o, o, o takich możliwościach, temat jest mi znany, uh -huh. ale znając go w szerszym kontekście, uważam, że to było niemożliwe. To znaczy, było to w gestii marzeń jakiejś grupy osób, dla których język polski yy, znaczył bardzo, bardzo dużo. Ale uważam to za rzecz niemożliwą, dlatego że były różne pomysły forsowane, chociażby związane z językiem angielskim, którego funkcjonalność była o wiele większa i związki z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi nie tak małe, też nie miało to szans przebicia się. Język jidisz był przez wielu proponowany, przecież do dzisiaj. Niektóre enklawy takie ultraortodoksyjne na co dzień posługują się językiem jidysz w domu, prawda? Albo płynnie przechodzą z jidysz na hebrajski. To czasami jak rozmawiam o kimś na temat serialu Schitzel, który można było oglądać, być może jeszcze jest na Netflixie, to tam niektórzy się gubili, czy to jeszcze jest w jidysz, czy już po hebrajsku, bo rozmówcy potrafili płynnie przejść. Um, ale jeżeli któryś z tych języków miał największe szanse, by uzyskać ten status, o który pan doktor pyta, to byłby to język jidż. Ale tutaj różne czynniki, również holokaustowe, niestety, bliska, bliskie pokrewieństwo języka jidż z językiem niemieckim, tutaj absolutnie było po II wojnie światowej dla wielu. Argumentem, że nie ma w ogóle o czym mówić. A jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym były spory o to w Izraelu i trafiłem na relację prasową pokazującą, że doszło do bójki w jednym z klubów literackich, gdzie był wieczorek poezji w języku jidysz i przyszli tacy młodzi i trochę nabuzowani działacze syjonistyczni, którzy uważali, że w ziemi Izraela ma być hebrajski, rak i wric, tylko hebrajski. No i od słowa do słowa mocna dyskusja przerodziła się w przepychankę, więc to wdrażanie języka hebrajskiego, no nie chciałbym uderzać w wysokie tony, bo one są mi obce i taka może duża wrażliwość nie jest moją specjalnością, ale jak pisałem takie małe studium na ten temat, które jest w wolnym dostępie, Możecie sobie Państwo sięgnąć do niego, bo to się ukazało na łamach dziejów najnowszych, jest wolnym dostępie jako plik PDF mój artykuł do ściągnięcia, pod tytułem Pierwsza lekcja hebrajskiego. To tam, no niech mi wolno to będzie powiedzieć, zacząłem wyczuwać w przestrzeni badawczej taką trochę przemocową naturę tego projektu działaczy syjonistycznych, to znaczy... Sposób, w jaki narzucano ten język jako narzędzie komunikacji, hebraizacja przestrzeni publicznej, no, była odbierana przez wielu źle. Począwszy od tych, którzy byli wychowani w języku jidysz, a skończywszy na ludności arabskiej, która, no, przepraszam, ale też tam żyła i też miała prawo dopominać się warunków życia takie, które dla niej będą dogodne i właściwe. Więc yy, uważam, że w tej sytuacji tylu napięć, takich sporów, gdzie nawet Jidysz się nie obronił jako przynajmniej równoważny, jeżeli nie najważniejszy, to polski poza sferą uczuciową paru wybranych osób nie miał większych szans. Czyli jednak bardziej sfera legend takich pozytywnych, jeśli chodzi o. Tak, przy czym niezmyślonych, tylko bazujących na naturalnych, właśnie ludzkich pragnieniach, rozlicznych opowieściach, nawet udokumentowanych, właśnie. O tych polskojęzycznych dyskusjach, sporach, kłótniach, mocniejszych słowach, nazwijmy to eufemistycznie, to o jak tym, najbardziej tak. O tym właśnie czytałem, że, że szybciej było się kłócić w języku polskim po prostu. To znaczy, także dlatego, że w języku hebrajskim brakowało takich przekleństw, jakich potrzebujemy, znaczy potrzebujemy, daję to w cudzysłów, podczas codziennej komunikacji. Stąd na przykład Żydzi Orientalni, jeżeli trzeba było. No, mocnym słowem się posłużyć, to często zapożyczali z arabskiego. A Żydzi z Europy, czy Żydzi polscy z języka polskiego. Po prostu w tym hebrajskim, który się w tych czasach biblijnych prawie że zatrzymał, no, brakowało takich co bardziej pikantnych słów, których szukamy bądź gdy chcemy opisać jakąś sferę intymną, albo chcemy komuś dokuczyć, albo chcemy mocno zripostować naszego interlokutora. Dziękuję serdecznie. Tutaj widzimy również komplementy i podziękowania za interesujący, ciekawy wykład od publiczności. Nie Bardzo widzę, dziękuję. Się nie widzę, żeby Państwo się zgłaszali ani pisali pytania na czacie. Wobec tego dam Państwu pracę domową, jeśli będziecie w pobliżu dworca kolejowego w Katowicach, głównego Proszę poszukać tablicy pamiątkowej właśnie dotyczącej tego kongresu założycielskiego, jeśli chodzi o Izrael, kongres katowicki. Tablica jest dosłownie nieopodal dworca w Katowicach. Taka ciekawostka. Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Panie Profesorze. Bardzo dziękuję. I życzę dobrego wieczoru. Zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu na forum za miesiąc.